8:13 na naszych zegarach, a gościem wywiadu wnet dr Mahmud Khalifa, ambasador Palestyny w Polsce, dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy, że jest pan gościem poranka wnet i przechodzimy już do naszych tematów. W podziemnych tunelach prowadzonych do miasta Rafah na południu Gazy izraelska armia odkryła ciała 6 osób porwanych w październiku w 2023 roku. No, z informacji, które dotarły do mediów, wynika, że zostały to osoby zamordowane w krótkim czasie przed ich odkryciem przez izraelską armię. Proszę powiedzieć, jaki komentarz w tej sprawie, jak ocenia pan takie działania Hamasu? Wie pan, każde życie jest bardzo ważne, czy to Izraelczyk, czy to Palestyńczyk, czy to Syryjczyk, to po prostu zakładnicy i więźniowie, to są cywili. I tak jak szpitale, tak jak szkoły, to są ochronione przez prawa międzynarodowego, a narażenia ich życia na niebezpieczeństwo jest niedopuszczalne. To obojętnie, z której strony. Podkreślamy znaczenie powstrzymania tej agresji, tej wojny i uwolnienia wszystkich palestyńskich i izraelskich więźniów i porwanych. Trzeba nie zapamiętać, że Izrael w ostatnich 11 miesiącach to już zamordował ponad 40 tysięcy palestyńskich dzieci i kobiet w strefie Gazy i na zachodnim brzegu. I zaraz jeszcze powiemy o sytuacji politycznej, a przede wszystkim o sytuacji humanitarnej w strefie Gazy, bo to prawda, że no, tych ofiar jest tam bardzo, bardzo dużo. Mówimy o zatrważającej liczbie. Ale panie ambasadorze, proszę powiedzieć, jaki komunikat chciał Hamas przekazać światu? Jaka jest ich strategia? Ja nie mogę po prostu skomentować to, co zrobił Hamas z tego powodu, że nie dysponuję informacji i Hamas może tylko wyłącznie powiedzieć, co miał na myśli, mordując tych zakładników, ale mogę panie powiedzieć jedną sprawę, że po prostu negocjacje i dialog to jedyny może być ratunkiem dla tej całej obecnej sytuacji, czy w strefie Gazy, czy na zachodnim brzegu. Wczoraj w jego przemówienia Netanyahu po prostu obarczył winy wszystkich, ale samego po prostu jest dla Izraelczyków i dla całego świata jest po prostu aniołem, który nic nie robił, nawet obarczył samych Izraelczyków za obecnej sytuacji. Dlatego tutaj myślę, że każdy, tak jak powiedziałem na początku, każde życie jest bardzo ważne dla nas i myślę, że najważniejsze w tej chwili ratowania nie tylko zakładników, więźniów i ratowania dzisiaj cywilów, którzy umierają w strefie Gazy z głodu i w dniach, w czasie obecnym też w Żeninie, w Tulkarmie i w Hebronie. Bo to, co potrafi wojsko izraelskie i obecna ekipa rządząca w Tel Awiwie, to właśnie prowadzenia zbiorowej kary przeciwko Palestyńczykom wszędzie. A proszę powiedzieć, jakiej odpowiedzi ze strony Izraela spodziewa się teraz strefa Gazy, bo Benjamin Netanyahu oprócz tego obarczania o winę wszystkich, tylko nie siebie, tak jak wspomniał pan ambasador we wczorajszym przemówieniu, powiedział też konkretnie, że Hamas zapłaci bardzo wysoką cenę za śmierć tych zakładników. Jaka może być ta odpowiedź? To właśnie Palestyńczycy zapłacą bardzo wysoką cenę. Kiedy mówiłem na początku, że ponad 40 tysięcy Palestyńczyków, kobiety i dzieci i starców zginęli
od października zeszłego roku do dnia dzisiejszego i przeniesienie czy eskalowania sytuacji na zachodnim brzegu, to po prostu to, co Izrael robi, to nie płaci to jedna strona, ale płacą za to samych cywilów. I myślę, że jedynym magicznym nawet mogę powiedzieć rozwiązania tego całego problemu, tego całego, tej całej sprawy, poszanowania prawa międzynarodowego i legitymacji międzynarodowej jako podstawa na rozwiązania politycznego i rozwiązania dwupaństwowego. To jest po prostu moim zdaniem bardzo ważne, żeby rząd w Tel Awiwie zrozumiał tego raz na zawsze, ponieważ jedyny sposób, który udowadnia całemu światu, że on potrafi rozwiązać przez siły, przez wojsko, a raz trzeba odziewać głową i odziewać po prostu prawa międzynarodowego do rozwiązania wszystkich konfliktów. Panie ambasadorze, a powiedzmy teraz proszę, jak wyglądają te statystyki, bo część komentatorów wskazuje, że opieramy się, czy media opierają się na informacjach podawanych przez media arabskojęzyczne. Nie zawsze muszą być one zgodne z prawdą, ale co wiemy, jakie informacje są na ten moment potwierdzone także przez organizacje międzynarodowe? Proszę powiedzieć, jaki wymiar ta wojna przybiera, kiedy spojrzymy na ilość zamordowanych cywilów, kobiet, dzieci? Wie pani, tutaj czasami zadawania sobie takie pytania, czy naprawdę prasa arabska pokazuje wiarygodnie informacje, czy nie. Nie wiem dlaczego, bo po prostu strona arabska zawsze musi udowadniać te informacje, ale wszystko, co prasa zachodnia albo prasa izraelska albo rząd izraelski, to jest fakty, które nie musimy absolutnie zadawać sobie pytanie, czy to są wiarygodne, czy nie. Wątpię w to, ja mam bardzo dużo uwag na przykład to, co podaje Al Jazeera, ale w żadnym wypadku nie mógłbym obarczyć Al Jazeera żadnej winy i żadnej, powiedzmy, żadnego znaku zapytania na temat tej informacji, które podają, ponieważ sami dysponujemy te informacje. I ja kiedy mówiłem i kiedy mówię zawsze ponad 40 tysięcy, ponieważ jeszcze bardzo duża liczba, tak jak cały czas powtarzałem na waszej antenie i w wywiadach prasowych, gdzie jeszcze ponad prawie 10 tysięcy są pod gruzami tych zniszczeń w Strefie Gazy. Ja nie wiem, czy po prostu na przykład atakowania szpitali, czy atakowania szkoły pod jakimś pretekstem tam przez Izrael, to daje mu prawo do zamordowania na przykład ludzi, którzy schronili do tych szkół czy to w szpitalach. Ja wiem, że prawo międzynarodowe nakazuje, karta genewska nakazuje po prostu traktowania szpitali czy szkoły dla jakiegoś powodu, czy ze wszystkich stron, to ja nie mówię o jednej stronie, ale tutaj, kiedy mówimy i widzimy na przykład, że wszystkie siedziby ONZ-u, wszystkie siedziby ONORWA są ostrzeliwane, czy to jeszcze potrzebujemy jakiegoś innego dowodu na to, czy te wszystkie informacje, czy barbarzyństwo, czy brutalność wojsku izraelskiego, czy rządu izraelskiego w atakowania cywilów na zachodnim brzegu, czy w Strefie Gazy. Czy nie widzieliśmy w ogóle wczoraj i przedwczoraj bildozerzy izraelskie, kiedy niszczyli infrastrukturę w Dżeninie i w Tulkarmie? To jest po prostu kara zbiorowa i kiedy mówimy o 40 tysięcy, to trzeba znacznie więcej domyślać
kiedy mówimy o karze zbiorowej przeciwko cywilom w Strefie Gazy, kiedy brakuje woda, kiedy brakuje żywności, kiedy brakuje lekarstwa. I tak dalej. No właśnie, panie ambasadorze, a oprócz tych tragedii, które są spowodowane działaniami takimi już stricte wojskowymi, operacją wojskową, mamy też zniszczenie infrastruktury, brak bieżącej wody i choroby, ogromne choroby. Teraz trwają szczepienia przeciw polio. Proszę powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja humanitarna, jeżeli chodzi właśnie o szerzenie się ewentualnych chorób, o zakażenia i dostęp do szczepień na przykład dla dzieci. Nie, panie redaktor, kiedy w ogóle przez prawie 11 miesięcy, jeżeli chodzi o instytucje lokalne, nie pracowały. Instytucje cywilne, chodzi tutaj na przykład o Straż Pożarną i innych instytucji, które mają po prostu na cel cały czas ratowanie dzieci i oczyszczenia miasto, zbierania śmieci i tak dalej, i tak dalej. 11 miesięcy to już te instytucje nie działają. Wszędzie są brudy, wszędzie są choroby, wszędzie są bakterie i wirusy i tak dalej. Dlatego tutaj trudno się dziwić, że różne choroby nie pojawiły się do dnia dzisiejszego, oprócz na przykład jakieś choroby z powodu braku lekarstw i choroby braku szczepień. Na całym świecie już prawie możemy powiedzieć, że polio już zniknęło, ale w Strefie Gazy pojawiło się ponownie, ponieważ po prostu widzimy to, na czym są narażone cywilów, w tym najbardziej zaludniony obszar geograficzny na całym świecie. I dlatego tutaj trudno się dziwić, że po prostu zaczęły się pojawiać jakieś nowe choroby, czy choroby ponowne, ponieważ tutaj widzimy brak gotowości ze strony izraelskiej na dawania, wypuszczenie tych pomocy humanitarnej czy lekarstw do szpitali i tak podobne. A czy to ostatnie wielkie protesty w Izraelu spowodowane odkryciem w tunelach ciał tych 6 zakładników mogą spowodować wywarcie jakiejś presji politycznej na Benjaminie Netanyahu? No bo rodziny wskazują, że to właśnie brak, te opóźnienia w umowie między Izraelem a Hamasem spowodowały tak naprawdę, doprowadziły do śmierci ich bliskich, a także wielu innych zakładników. Czy uważa pan, że jest szansa na jakąś zmianę w prowadzeniu tych rozmów przez Izrael? Kiedy wspomniałem o przemówienia, wczorajsze przemówienia Netanyahu, ja zauważyłem właśnie ruchy uliczne w samym Izraelu, które obarczają samego Netanyahu winy za to, co się dzieje w tej chwili i zamordowania zakładników i cywilów w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Dlatego tutaj moim zdaniem to, co ja widzę na ulicach Jerozolima i w Tel Awiwie i w różnych innych miast w Izraelu, to moim zdaniem to już budzenia i świadomość narodu izraelskiego, że ten właśnie premier prowadzi do eskalacji i do wielkiej wojny w całym regionie. I dlatego to po prostu nie zależy mu na ratowanie ani zakładników, nie zależy mu na po prostu szukanie jakiegoś rozwiązania dla tego całego konfliktu. I myślę, moim zdaniem, ja nie jestem po prostu żadnym analitykiem, ale to, co ja zauważyłem wczoraj w mowie słów Netanyahu, których używał, i ruchy uliczne w Tel Awiwie, to myślę, że to jest ostatnie przemówienie Netanyahu.
ostatnie przemówienie Netanjahu, a co miałoby się z nim stać, jaka miałaby być jego dalsza droga, no polityczna, jeżeli nie polityczna, to to co, więzienie, to bo też mamy... To po prostu ostatnia mowa, ponieważ po prostu już zacząłem słyszeć po prostu głośno opozycję w Izraelu, która przez długo czasu już milczała i ich głosy były zatajone, ale w tej chwili od wczoraj już głosy to są wysokie i myślę, że dojdzie do po prostu wcześniejszych wyborów w Izraelu i spalenia Netanjahu, który pojedzie do więzienia. W samym Izraelu, zanim dojdzie do więzienia na arenie międzynarodowej. To skoro jeszcze mówimy o arenie międzynarodowej, proszę powiedzieć, panie ambasadorze, jakie są postulaty, jakie są oczekiwania wobec polskiego rządu? Wspomniał pan o 40 tysiącach ofiar wśród cywilów, o 10 tysiącach ofiar, czy osób rannych, które są jeszcze zaginione pod gruzami. Skrajnie trudna sytuacja humanitarna. W jaki sposób komunikuje się pan z polskim rządem? Jakie ma pan postulaty? Nie tylko od polskiego rządu, ale tutaj, skoro jesteśmy w Polsce, możemy mówić o stanowisku Polski i stanowisku rządu polskiego i narodu polskiego. A przede wszystkim chciałbym, jak zawsze, powiedzieć, dziękujemy za każde poparcie, za każdy pomoc, za każdy wysyłany rzecz do naszych obywateli w strefie Gazy i na zachodnim brzegu. I to doceniamy, ale musi tutaj jedna sprawa powiedzieć i to wyraźnie. W żadnym wypadku nie możemy mówić o nałożenie jakieś na przykład sankcje na normalnych osadników, których tutaj trzeba nałożyć te sankcje na samego rządu Netanjahu. I kiedy dojdzie do dyskusji w Unii Europejskiej na temat nałożenia jakiejś sankcji na tych dwóch zbrodniarzy, mówię tutaj o Smotrycz i Bengifir, to widzę i czujemy, nie ma zgodności wśród Unii Europejskiej i członków Unii Europejskiej. Ja tutaj mówię o dwóch zbrodniarzy, którzy mówią, którzy robią, którzy ich czyny przeciwko ludzkości to są jasne i potępiane były przez wszystkich członków Unii Europejskiej. Ale kiedy doszło do dyskusji na temat nałożenia jakiejś kary na tych dwóch zbrodniarzy, to nie widzieliśmy tej podwójnej czy jednoznacznego stanowiska. I dlatego tutaj proszę o wyraźniejsze i głośniejsze po prostu stanowisko dla obarczenia tych zbrodniarzy winy za to i nałożenia jakieś tam sankcje. I to mówię wyraźnie o sankcji na rządu Izraela, który on ochrania tych zbrodniarzy i ochrania innych zbrodniarzy, którzy dokonali różne zbrodnie przeciwko ludzkości w strefie Gazy i na zachodnim brzegu. Powiedział dr Mahmud Khalifa, ambasador Palestyny w Polsce, dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, 8:32, poranek wnet trwa. Za kilka chwil porozmawiamy m.in. o blokadzie dawnego Twittera, czyli obecnego X-a Elona Muska w Brazylii. Porozmawiamy także o oficjalnej już prośbie Turcji do przystąpienia do państw grupy bloku BRICS. To dużo ciekawych, ważnych tematów, ale jeszcze zakończymy temat blisko wschodni. Aleluja, to jest utwór Leonarda Cohena opierający się na przypowieści o Batrzebie. To jest tekst tak naprawdę oparty na historii dwóch biblijnych par, właśnie Dawida i Batrzeby, a także Samsona i Dali. Posłuchajmy tego utworu, ale w wykonaniu takiej palestyńsko, trochę będzie po angielsku, trochę będzie po arabsku. To jest palestyńska wokalistka Menel.